Zaorzeszkowe. Kilka słów o kobietach. Rozdział pierwszy. O celach i drogach kobiet. Z jakiegokolwiek stanowiska zapatrujemy się na człowieka, czy z ewangelicznego, które się opiera na ogólnej miłości, czy z ekonomicznego, które się opiera na ogólnej korzyści. Czy z egoistycznego, mającego na względzie interes jednostki, zawsze widzimy nieuniknioną dla człowieka potrzebę pewnego, raz obranego i wytkniętego celu istnienia. Jeżeli to istnienie ma być rozumne i przynoszące pożytek takiemu, jak społeczności, do której on należy. Jakim jest cel ten? Zależy to już od wyłącznych usposobień i położenia jednostki. Ale jakikolwiek on jest, stanowi w życiu człowieka główny punkt, na którym skupiają się wszystkie siły jego działalności niby nici, zbiegające się w środkowym węźle pasma. Z natury człowieka i ustroju społeczeństw wynika, że każdy dążący do pewnego, stale zakreślonego celu, na drodze swojej spotkać musi zapory. To płynące z własnej jego istoty, jak na przykład nieumiejętność, namiętności, brak silnej woli to leżące w prawach rządzących społecznością, w przesądach moralnych lub materialnych niedostatkach. Ale we wszystkim, zresztą, co, będąc z natury swej złym czy dobrym, odnośnie do jednostki, jest utrudniającym jej dojście do zamierzonego celu żywiołem. Zwyciężanie, obalanie tych rozlicznych zapór jest trudem. Aby trud ten ponieść skutecznie, trzeba posiadać i siłę do przeniesienia go, i umiejętność skierowania wysileń swoich tak, aby w danym razie najkorzystniejszymi były. Ani z siłą taką, ani z umiejętnością nikt na świat nie przychodzi. Uczeniem się, pracą Mozolnym zaprawianiem się człowiek zdobywa jedno i drugie. Długo pracować on musi na to tylko, aby jak najlepiej pracować umiał. A ta udoskonalona z pomocą długich trudów umiejętność pracowania służy mu do osiągnięcia wytkniętego celu. Ktokolwiek więc ma wytknięty przed sobą cel życia, musi wiedzieć Jakie w dojściu doń spotka zapory, jakie trudy przyjdzie mu ponieść dla zwyciężenia tych zapór, musi uczyć się znoszenia tych trudów, a następnie w logicznym porządku rzeczy jak najumiejętniej i najkorzystniej dla swojego celu je ponosić. Surowe to jest zapewne i na pierwszy rzut oka niepowabne pojmowanie życia. Konieczne jednak, bo wskazane nam przez wszystkie poglądy teoretyczne. I praktyczne doświadczenia. Ewangelia mówi drzewo bezowocne rzucone będzie w ogień na zniszczenie. Owocem życia człowieczego jest czyn. Pojęcie zaś czynu nasuwa, nasuwa myśl i celu, dla którego czyn jest spełniany, i trudu przywiązanego koniecznie do aktu spełnienia. Ekonomia polityczna ukazuje nam człowieka, spotykającego w istnieniu swym trzy konieczne żywioły: potrzebę, wysilenie, zadowolenie. Wysilenie, więc trud, zadowolenie, więc cel. Potrzebę, więc wrodzoną konieczność trudu i celu. Historia przedstawia nam wspaniały widok ogromnych zbiorowych jednostek, zwanych narodami. Dążących do rozlicznych celów przez najróżniejsze, a często krwawe zapasy i trudy. Dla jednego z narodów tych, wskutek czasu i miejsca, w jakich żyły, z natury składających je jednostek, wytkniętym celem był przemysł Fenicja, nowożytna Holandia. Dla innych podboje, starożytny Rzym. Dla innych jeszcze sztuki piękne, starożytna Grecja. To znowu doskonałość politycznych i społecznych instytucji, Stany Zjednoczone, Szwajcaria. Dobre lub złe, stosownie do pojęć różnych czasów i umysłów, zawsze jednak cele te były punktami ciążenia, ku którym zbiegały się mozolne, często męczeńskie wysilenia narodów. Im który jaśniej cel swój widział przed sobą, tym wytrwalej, wierniej i umiejętniej do niego dążył. Tym był potężniejszy. Wszelkie zaś zboczenia i zachwianie się, czy to wynikłe z rozprężenia zaszłego w jego własnym organizmie, czy zaszłe wskutek parcia zewnętrznych okoliczności, stawały mu się powodem nieuniknionego chylenia się ku upadkowi, albo zupełnego upadku. Przejście wielu lat. Albo też pochłaniające jednostkę widok ogólny całego narodu, wyjątkowo tylko daje nam rozróżniać pojedyncze dążenia i działalności. Wszakże najprostsze pojmowanie rzeczy wskazuje, że w narodach jednostki, które je składają, dążą przez trud do celu. Wszędzie więc i zawsze, gdziekolwiek rzucimy okiem, czy to w dziedzinę nauczających ludzkość i z samejże natury tej ludzkości wysnutych teorii, czy na zastosowanie tej teorii w długim przebiegu dziejów różnych społeczeństw, widzimy niezbędny, nieunikniony dla człowieczego istnienia cel i konieczny też dla dojścia do celu trud. A im lepiej jednostki chcą i umieją dążyć do swoich celów, tym prędzej tym skuteczniej ludzkość cała dąży przez postęp ku dobru. Jeżeli zatem człowiek chce żyć logicznie i rozumnie, a pożytecznie dla siebie i ludzkości, której jest członkiem, powinien: 1. Znaleźć i jasno wytknąć sobie cel 2. Poznać i zrozumieć leżące w nim samym, jak i w zewnętrznym świecie zapory 3. Nauczyć się najwytrwalej ponosić trud i najumiejętniej kierować wysileniami, mającymi go doprowadzić do osiągnięcia wytkniętego celu. Takim się zdaje być rozumne osnucie człowieczego istnienia, taką rządząca tym istnieniem teoria. Przejdźmy na pole praktyki. Ile jest na świecie gałęzi działalności ludzkiej w dziedzinach fizycznej lub umysłowej pracy? Tyle różnych celów odkrywa się przed wchodzącym na drogę życia mężczyzną. Zaledwie umysł jego pojmować zaczyna, słyszy on o tym, że jest człowiekiem, że winien mieć swój cel istnienia, w dojściu do którego spotykać będzie zapory, że zapory te zwyciężać i obalać przyjdzie mu z trudem, że zatem nabywać winien umiejętności pracowania to jest obalania zapór w dążeniu do celu. Wchodzący na drogę życia mężczyzna bada swoje skłonności, zdolności, warunki społeczeństwa, w jakim żyje. Stosownie do własnej natury i zewnętrznych okoliczności, co go otaczają. Wybiera sobie cel istnienia, pracuje naprzód dlatego, aby w przyszłości najlepiej pracować umiał. Następnie wchodzi w życie, znając zapory, jakie leżą w nim i wokół niego, walczy z nimi, wiedząc, jak walczyć trzeba, aby zwyciężyć. I o ile nie staną mu na przeszkodzie, nie mogące być z góry przewidzianymi i obrachowanymi zapory, dochodzi do wytkniętego przez siebie celu. Takie właśnie, jedynie takie życie mężczyzny nazywa się życiem logicznym, prowadzącym do pewnych pożytecznych wyników i jego jako jednostkę i społeczność, w której żyje. Zobaczmy, o ile takie pojęcia życia służą istnieniom kobiet. Mało zapewne w wieku, w jakim żyjemy, znajduje się ludzi, którzy by w teorii zaprzeczali temu, że kobieta równym mężczyźnie jest człowiekiem. Tyle wreszcie i tak długo pisano i mówiono o tej elementarnej prawdzie, której jednak ludziom tak trudno się nauczyć, że dziś, gdyby ktokolwiek i powątpiewał o niej, skryłby w sobie to powątpiewanie, nie chcąc narazić się na nazwę zacofanego człowieka. Ogólnie więc, z przekonaniem lub z pozorem przekonania, powtarzają wszyscy, że kobieta równym jest mężczyźnie człowiekiem. Pojęcie to jednak istnieje tylko w teorii, a w zastosowaniu kobieta zawsze zostaje istotą ludzką, wprawdzie, ale niepełnoletnią. Naturą swoją więcej zbliżona do kwiata, lalki, anioła, niż do człowieka. Bardzo rzadko i wyjątkowo kobieta na początku istnienia swego dowiaduje się o tym, że jest człowiekiem w całej pełni i doniosłości tego wyrazu, że zatem winna wytknąć sobie cel ludzki, do osiągnięcia którego iść ma przez trud, to jest przez pracę myśli i czynu. Wprawdzie, gdy mowa jest o celu istnienia kobiety, brzmi zwykła, odwieczna, jak codzienny pacierz powtarzająca się formuła. Kobieta stworzona jest, aby być żoną, matką, gospodynią, i brzmią też dźwięczne wyrazy poświęcenia się, zaparcia itd. Bywa jeszcze niekiedy mowa o celu estetycznym, o tym, jak kobieta ma wyobrażać w ludzkości piękno, sferę idealną. Co zawsze. Wychodzi na odzianie ją więcej kwiatową lub anielską niż człowieczą naturą. W każdej z tych formuł i w każdym z tych pięknie brzmiących wyrazów leży wielka prawda, ale zawsze w zastosowaniu brak im tej zasady. Kobieta jest przede wszystkim i nade wszystko człowiekiem. Cele więc jej muszą być ludzkie i jako takie spotykać zapory nie dające się inaczej zwyciężyć jak trudem. Aby zaś ten trud skutecznie ponieść, kobieta powinna posiadać i używać takiejże siły moralnej i umiejętności, jakie w logicznym życiu posługują mężczyźnie. Kobieta od dzieciństwa słyszy, że przeznaczeniem jej, celem życia jest zostać żoną, matką, gospodynią. Innymi słowami, celem kobiety jest życie rodzinne, a więc małżeństwo. A żeby zatem dojść do zamierzonego celu, kobieta powinna wyjść za mąż. Ale co to jest to życie rodzinne? Jakie w nim leżą sprawy, trudy, troski? Dla jakich ono pojedynczych i społecznych celów istnieje? Czego potrzeba, aby pożytecznie a zacnie spełnić jego zadania? Jakie wewnętrzne i zewnętrzne zapory trzeba na to zwyciężać i jakim sposobem zwyciężać je można i należy o tym zaledwie wyjątkowe kobiety w społeczności naszej słyszą i wiedzą przed wstąpieniem na tę drogę która ma je prowadzić do celu ich życia małżeństwo przedstawia się zwykle oczom młodej dziewicy jak różana tkanka miłości i wesela jak nieustanne święto z błękitnym niebem, z wonią kwiatów, z pieśniami słowika. Wyraz ten jest dla niej jednoznaczny z idealną sferą wiekuistego i niezachwianego szczęścia. Dźwięk jego nie nasuwa jej myśli żadnej troski i żadnego poważnego zadania, ale brzmi w jej uchu niby fruwanie motylego skrzydła w swobodzie i radości unoszącego się ponad kwieciem róży. Pominąwszy nawet materialne wyrachowania, które, które dla różnych przyczyn zbyt często powodują sercami młodych kobiet, pominąwszy też pragnienie oswobodzenia się, płynące koniecznie z zaciśniętego, jakby klauzurowego sposobu życia, na jaki zwyczaje skazują kobiety niezamężne, Najpoważniej, nawet na pozór i w istocie najuczciwiej zapatrujące się na kwestię małżeństwa kobiety, nie widzą w niej nic więcej nad kwestię podobania się lub niepodobania, nad kwestię tak zwanej miłości, którą właściwie nazwać by można półmiłością. Spytajcie większej połowy kobiet stojących u stóp ślubnego ołtarza. Co w przyszłym zawodzie swoim widzą pozarówżaną mgłą tej miłości, która je tu przywiodła? Jakie zasoby moralnej siły i umysłowych przekonań, jaką świadomość zadań swych i przeznaczeń przyniosły one z sobą na ten próg, który ma je wprowadzić w szranki użytecznej dla nich i dla innych działalności? Zdziwione będą pytaniem i odpowiedzą: Kochamy, a więc dosyć. Piękna na pozór, poetyczna, idealna i anielstwem tchnąca jest ta bezwiedna, instynktowna, naiwna i niekierowana rozumem miłość. Lecz gdzie będzie ona wtedy, gdy przed kobietą otworzy się świat cały prób ciężkich, obowiązków trudnych, gdy znikną pierwsze uniesienia miłosne, różana mgła złudzeń pierzchnie a nieznane życie ukaże się w całej powadze i surowości, w całym nieraz smutku i boleści swojej. Gdzie będzie ta naiwna i nieświadoma miłość, gdy kobieta jako nieodzownych warunków bytu zapotrzebuje siły woli, mocy przekonań, pojęcia ostrych, a koniecznych wymagań istnienia, umiejętności zadośćuczynienia tym niezbędnym wymaganiom? I gdy jej wszystkich tych władz zabraknie, i gdy ockniona z marzeń półsennych, zdziwiona rzeczywistością, przelękła, patrzeć ona będzie wokoło siebie i nic nie rozumiejąc, błądzić, cierpieć na duchu i ciele i upadać fizycznie i moralnie w bezowocnych, bo bezsilnych walkach. Miłość to wspaniałe słowo, pojęte szeroko i rozumnie, Stanowi dźwignię ludzkości. Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i ciemne strony tego świata. Miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów, podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale śmiało rzec można, że nie każdy kocha, komu się zdaje, że kocha, że a żeby umieć kochać, trzeba w przód umieć myśleć, i że poza szczęściem, jakie daje miłość, są w związku dwojga ludzi strony surowe i ważne, które kobieta rozumieć powinna, nim wstąpi w szranki swego zawodu. W życiu rodzinnym miłość jest bodźcem, pociechą, ozdobą, stroną poetyczną i idealną. Ale poza nią stoi wspólność dążeń i interesów. Ciągła potrzeba ścierania się z twardymi okolicznościami, walka woli pojedynczej. Z mnóstwem przywiązanych do ludzkiego żywota zapór, cierpień, nęc, a nade wszystko i przede wszystkim stoją tam dla dwojga połączonych z sobą ludzi wysokie, szlachetne zadanie ludzkie i obywatelskie, od których spełnienia zależy zacność i spokój oraz dobrobyt narodów. Jakież więc te wszystkie prace i ciężary? Te zadania i powinności pojmie, poniesie i spełni kobieta, która w życiu rodzinnym widzi tylko spełnienie różanych rojeń rozmarzonej wyobraźni, szuka w nim tylko wesela i swobody i zadowolenia własnych, chwilowych najczęściej zachceń, które nazywa wielkim mianem miłości. Kobieta z takim przygotowaniem wstępująca w życie rodzinne. Nie widzi jasno swego celu, ani wie o mających ją spotkać w zaporach, ani przygotowana jest do trudu. Zatem jako człowiek nie posiada umiejętności i sił na logiczne życie. Niedostatek ten, krzywiący i ubezwładniający mnóstwo istnień kobiecych, pochodzi ze zbytniej w, w kobietach chorobliwej uczuciowości i marzycielstwa. I z zaniedbania w wychowaniu ich i całym kierunku, jakiemu od dzieciństwa podlegają kształcenia rozumowej strony. Ogólną prawie jest wiara, że kobieta, aby spełnić zadania swoje w życiu rodzinnym, nie potrzebuje przygotowawczych umysłowych zasobów, jakimi są wiedza, przekonania, znajomość świata i siebie samej, umiejętność pracowania, bo wszystkiego nauczyć ją ma. Serce. Dlaczegoż więc to serce nie zbawia tylu nawet dobrych z natury kobiet od próżności, słabości, przeróżnych przywar i nieszczęść, pochodzących z moralnych upadków? Czemu nie zawsze jest im ono przewodnikiem i siłą, ale przeciwnie, żadną inną niewspomagane władzą, wiedzie je nieraz na bezdroża. Wtrąca w nędzę moralną lub materialną. Serce może być zapewne źródłem natchnień pięknych, intuicją uczuciowej i poetycznej strony życia. Ale nie wystarczy już samo jedno w tej innej codzienności, surowej, która chociaż trudna, chociaż skuwa człowieka z ziemią i nie pozwala mu stale zamieszkiwać dziedzinę ideałów, Niemniej przez to dobrze pojęta i spełniona jest wielką i ważną, wielką i ważną już przez to samo, że leży w koniecznym rzeczy porządku. To serce samo jedno nie wystarczy także i dla tej innej jeszcze strony życia, w której kobieta obywatelka, światłym okiem i szeroką, a pojętną myślą, winna rozejrzeć się w społeczności, której jest rozumnym i Odpowiedzialnym członkiem. A jednak tę stronę życia wzniosłą, najwyżej i najprawdziwiej ludzką, najjędrniej i najrozumniej poetyczną, przyjmuje na się kobieta wraz z imieniem żony, matki i gospodyni domu, wraz ze zdjęciem z siebie dziewiczego miana, które uwalniało ją dotąd od wszelkiej odpowiedzialności. Słowem wraz ze wstąpieniem w życie rodzinne. Przebiegnijmy oczami liczne grono dziewic, uważanych za dostatecznie już usposobione do aktu ślubnego, a z których nie jedna nawet nosić może miano narzeczonej, i zobaczmy, ile jest między nimi takich, które by w oczekującym je z bliska życiu rodzinnym widziały jasno prozaiczną, codzienną stronę trosk i interesów. I wzniosłą, ludzką, uszlachetniającą obywatelskich spraw i zadań. Nie. One nic wcale o tych dwóch stronach rodzinnego życia nie wiedzą. Nie myślą o nich, nie rozumieją ich, a jeśli i mają jakiś przeczuciowy, intuicyjny o nich przebłysk, to już pewno ani pojmują, jak się do ich spełnienia wziąć będą musiały, ani się zresztą. Troszczą o to, ani się nad tym nie zastanawiają. Dla nich dosyć jest kilku żywszych uderzeń serca, kilku chwil marzeń wysnutych przy promieniach księżyca, kilku podmuchów próżności albo zachcianek rozbujałej fantazji, aby przybrać powiewny strój panny młodej i frunąć w nim do przybytku rodzinnego życia ujrzanego spoza mgły złudzeń, rojeń i marzeń. Czy pojmuje kto mężczyznę, który by nie myślał o tym, jak, gdy zostanie rolnikiem, zasieje rolę, gdy będzie lekarzem, zbada organizm chorego, gdy będzie przedsiębiorcą, włoży w fabryki i handel posiadane kapitały? Jakim rolnikiem, lekarzem, przedsiębiorcą byłby mężczyzna, który by do tych przyszłych zawodów swoich nie gotował się pracą myśli, usilnym zbieraniem stosownej wiedzy, rozpatrywaniem znaczenia w społeczności celu, który przed sobą postawił i zapór, jakie na drodze doń spotkać go mają, ale który by na te cele i drogi swoje patrzył przez zasłonę złudzeń i gotował się do nich marzeniami wysuwanymi przy blasku księżyca. A jednak w ten to właśnie sposób do przyszłych zawodów swoich żony, matki, gospodyni i obywatelki gotuje się kobieta. I jakże ma być inaczej, gdyż aż do chwili, w której wchodzi w życie rodzinne, to jest, wybiera sobie cel i drogi swoje, najwyższymi jej zaletami mają być nieświadomość, naiwność. Wszystkie zatem cechy dziecięce. Ale nie człowiecze. Kobieta, aż do zamąż pójścia, widzi świat tylko przez okno swojego pokoju i oczami otaczających ją ludzi. Siebie samej nie zna, ani wie, co leży nad niej, jej własnej istoty, jaka będzie z czasem i jakie najwłaściwsze są dla niej drogi. Wiara tych, co ją otaczają, jest jej wiarą, ich wola jej wolą. Życie dla niej to zagadka. Nad rozwiązaniem, której głowy sobie przecież nie łamie. Gdy przyjdzie, zobaczymy a teraz grajmy sonatę albo haftujmy kołnierzyk. Mówi niekiedy o pracy, mając zawsze na myśli sonatę albo haftowanie kołnierzyka. Gdy mowa o małżeństwie tym wskazywanym jej celu życia wstydzi się i rumieni. A w pokoiku swoim, między czterema milczącymi ścianami, marzy o nim. Jak marzy? Któż opowie? Wszystkiego w tych marzeniach pełno. Kwiatów, obłoczków, aniołów i wszelkich ideałów. Upaja się tymi marzeniami swymi, i potem, pierwszy spotkany mężczyzna, wydaje się jej wcieleniem wyśnionego w samotnych rojeniach ideału. Odziewa go od razu barwami swojej rozmarzonej wyobraźni, egzaltuje się własnym marzeniem i, patrząc nie na człowieka, który przed nią stoi, ale na twór własnej fantazji, wymawia kocham. Wymawia to nie z przejęciem i śmiałością, jaką nadaje wiadomość o wielkości i głębi uczucia, ale także rumieniąc się i ze spuszczonymi oczami. Aż do dnia ślubu, miłość tej jest tajemnicą, której wyjawienie przed światem przyniosłoby naganę. Niektórzy nawet do tego stopnia są miłośnikami nieświadomości i naiwności, iż znajdują niewysłowiony wdzięk i poezję w tym, jeśli młoda dziewica, aż do ślubnego ołtarza, przed samą sobą wstydzi się wyznać, że kocha. A taż to miłość. Wyględna z marzeń, które za jedyne tło miały mgliste promienie księżyca i leciuchne obłoczki pomykające w górę, nieświadoma siebie, nieznająca swego źródła i celu, lękliwa, zapłoniona, w tajemnicy chowana niby grzech śmiertelny, jedynym jest bodźcem kobiety wstępującej w życie rodzinne i na zawsze już ma zostać jedyną jej wiedzą. Podporą, siłą moralną w tym długim życiu pełnym różnorodnych, a ważnych spraw, trudów, pokus i powinności. Edouard Labolet, ten autor tak dowcipny, a tak gruntowny zarazem, w jednym z dzieł swoich, Paris en Amérique, w ten sposób odzywa się do młodej panny. Nade wszystko wybieraj człowieka, którego szanujesz i który myśli tak jak ty. Wybieraj tak, abyś mogła być dumną ojcem twoich dzieci. Miłość ulatuje z czasem. Wiara w siebie wzajemna i szacunek zostają przy ognisku domowym, i dojrzewając, stają się czymś nad miłość, nawet słodszym i zdrowszym. Wybierać człowieka, który by tak myślał jak ona, ależ ona nie zapytała siebie, jak ona sama myśli i nie pojmuje wcale jakie zasadnicze niezmierne w związku dwojga ludzi znaczenie ma wspólna wiara w siebie gruntowny szacunek i to podobieństwo myśli tworzące w życiu codziennym najwyższą i najpiękniejszą dwóch dusz harmonię ona o tym wszystkim nie wie a jednak przeznaczeniem jej celem jest stać się żoną wybiera tak aby być dumną ojcem swoich dzieci. Na samą o tym wzmiankę rumieniec wstydu okrywa lice dziewicy. Dzieci. Któż o tym mówi wobec panny? To nie nieprzyzwoicie. A jednak przeznaczeniem, celem jej życia jest zostać matką. Wyżej przytoczony autor w następny sposób charakteryzuje taki stan rzeczy w rozmowie prowadzonej w kółku rodzinnym pomiędzy matką rodziny, córką i ojcem, tylko co przybyłem z Ameryki. No, moja córko, spytałem. Kiedy wyjdziesz za mąż? Joanna, matka, powstała jakby za poruszeniem sprężyny. Zuzanna, córka, zarumieniła się po uszy. No nie bądź dzieckiem, Zuziu, zawołałem. Wkrótce skończysz lat 20 i spodziewam się, że nie należysz do rzędu tych skromności, co to przy wzmianco o mężu zizem patrzą na koniec swego nosa. Jeżeli przemówiło już w tobie serce, powiedz mi o tym, ufam zupełnie twemu rozsądkowi, moja droga, i z góry przyjmuję zazięcia człowieka, któregoś wybrała. Zuzanno, no? rzekła moja żona ze wzruszeniem. Pójdź do mego pokoju i przynieś mi stamtąd włóczkę. Wymawiając te słowa, dała mojej córce znak porozumienia, mający znaczyć, że zostaw nas samych. Zaledwie Zuzia znalazła się za drzwiami, Joanna wybuchnęła. Danielu! zawołała. Jesteś okrutnym człowiekiem. I cóż ci złego uczyniło to dziecię? Jak to? Nie mam prawa zapytać moją córkę o to, czyli już pokochała kogo? Córka moja, panie, nikogo nie kocha, odpowiedziała Joanna. Jest ona poczciwą dziewczyną i postępując, za przykładem swojej matki, będzie oczekiwała dnia ślubu, aby ukochać małżonka wybranego jej przez rodziców. Dnia ślubu to trochę późno. Powierzać szczęście całego życia wyborowi rodziców to rzecz niebezpieczna. Nie przyjmuje się męża dla swojej matki, ale dla siebie. Obowiązek jest piękną rzeczą, ale nie zdoła zastąpić wielkiego uczucia serca, które oddało się z własnej woli i własnego wyboru. Nie pojmuję do prawdy, skąd wziąłeś te zasady, sucho rzekła Joanna. Powinieneś lepiej szanować dom własny i nie wygłaszać w nim tak zgubnych paradoksów. Ależ, kochana przyjaciółko, w, w Ameryce. Jesteśmyż dzikimi Indianami? Przerwała moja żona. Czyliż wyobrażenia podobne tym, jakie wypowiada żona Daniela, i w naszej nie przeważają społeczności. Czyliż, którakolwiek z młodych panien u nas zdoła bez rumieńca i spuszczenia powiek znieść wzmiankę o małżeństwie, tym wskazywanym jej celu życia, lub z ręką położoną na sercu, z czołem śmiało wzniesionym otwarcie i z dumą, jak przystoi rozumnej i dojrzałej istocie, Wyznać swą miłość, w imię której przystąpić ma próg świętego przybytku rodzinnego życia? Tu uświęcona zwyczajem nieświadomość, nieśmiałość i naiwność młodych panien w życiu towarzyskim, nawet smutne i niekorzystne dla nich sprowadza objawy. Dziś myślący i pracujący mężczyzna nie na samą powierzchowność kobiety zwraca uwagę, gdy chce Tę kobietę poznać i ocenić. Dla wydania o niej sądu musi zajrzeć nie tylko w piękne jej oczy, ale jeszcze w myśli jej i uczucia, aby przepędzić z nią czas przyjemnie. Nie dość mu widzieć w niej piękną kobietę, ale potrzebuje jeszcze ujrzeć człowieka. On żyje całą pełnią człowieczego życia. Myśli, uczy się, rozważa, działa, cierpi. I raduje się wraz z całą społecznością, której jest rozumnym i pracowitym członkiem. Stąd zna życie ludzi, świat, sprawy rodzinnego kraju. Dla młodej dziewczyny to życie, ten świat, ci ludzie i te sprawy to karta, która niezrozumiałymi dla niej napisana głoskami leży przed nią niewyczytana, nietknięta, osłoniona mglistą oponą marzeń i złudzeń dziecinnych. W jakiż sposób zejdą się myśli tych dwojga ludzi, którzy może wreszcie i poczuli ku sobie pociąg tajemny i instynktowny, będący dopiero zawiązkiem, z jakiego prawdziwe wypłynąć może uczucie? Jak zdoła on przeniknąć duszę jej poprzez rumieńce i spuszczone powieki? Jakie pojęcia, uczucia? Przekonania, jaką odpowiedź na zapytania własnego ducha zdoła on znaleźć w naiwnych i nieświadomych jej odpowiedziach, nieśmiałych spojrzeniach i stereotypowych jej ust uśmiechach. To też myślący i wykształceni mężczyźni, chociażby nawet młodzi, coraz mniej znajdują przyjemności w towarzystwie młodych panien. Oni postępują. A one stanęły przykute do skały średniowiecznego przesądu. Oni, pełną piersią oddychają szerokim tchnieniem życia społecznego. One, zamknięte między salonem i garderobą, za krańce świata uważają cztery ściany sali balowej lub dziewiczego napełnionego fantasmagorią rojeń pokoiku. Nic też dziwnego, że im źle ze sobą, że się nie rozumieją, że nie mogą zbliżyć. I ukochać nie tylko ciałem, ale co ważniejsze i myślami, i najpiękniejszymi uczuciami duszy. Stąd coraz rzadszą u mężczyzn miłość prawdziwa i wielka, i coraz mniej par kojarzy się na jej poświęconym gruncie. W zebraniach rzadko widzimy młode panny odznaczające się czymś innym, jak wdziękami i pięknym strojem. Rozmowy, w których Drgają tętna myśli żywotnej, społecznej, niemymi tylko widzą je świadkami. Świeżość cery przykryta rumieńcem dziecinnego zakłopotania, spuszczone powieki i uśmiech stereotypowy. Oto wszystko, czym odpowiedzieć mogą na pytania mężczyzn, pragnących z nimi myśli i pojęcia zamienić. To też mężatki, takie szczególniej którym okoliczności pozwoliły rozejrzeć się po świecie i nabyć pewnej szerszej oświaty, jako istoty więcej myślące, jako bardziej ludzie, zwracają na siebie w zebraniach powszechną uwagę ludzi myślących. A ci ostatni, spytani o powód oddalenia się swego od panien, odpowiadają: Nie mamy o czym rozmawiać z nimi. Powie kto może, iż towarzyskie życie to drobnostka i nie warto zastanawiać się nad tym, kto w nim zajmujący lub nudny, kto przykuwa, kto odtrąca. A jednak wszystko w życiu ma ścisły związek. Zebrania towarzyskie są polem, na którym spotykają się ludzie mający później składać rodziny. Nie mogąc więc lub nie umiejąc poznać siebie wzajem. I pojąć na tym jedynym polu, na jakim dano im siebie widywać, podają sobie ręce powodowani instynktowną tylko sympatią i łączą się na oślep. Rozmarzona dziewica w wybranym człowieku widzi ideał własnego utworu. Mężczyzna domyśla się w wybranej dobrych materiałów, z których obiecuje sobie wykształcić z czasem jej moralną istotę. Czy ludzie w ten sposób podający sobie dłonie dla dążenia do wspólnych celów mogą logicznie dojść do nich? Czy nie zawodzą się zbyt często, czy na takim gruncie zawarte małżeństwo tworzy w następstwie rodzinę w całym jej wielkim i świętym, tak dla jednostek, jak i dla społeczeństwa, znaczeniu? Spojrzyjmy po świecie bez uprzedzeń i przesądów, a ze szczerym pragnieniem ujrzenia prawdy. Na szali rozumu i sumienia zważmy nieprzeliczone bóle, nurtujące głębie rodzin, zrachujmy owe tajemne dramaty, łamiące nieraz istnienia całe. Nie poprzestając na spokojnej nieraz powierzchni, zajrzyjmy na dno wzburzone falami rozpaczy, grzechów, fałszu i nędznego, bo bez owocnego targania się w fatalnie zakreślonym kole. A znajdziemy na te pytania smutną odpowiedź. Jeden z autorów francuskich tak określa rodzinę i przygotowania się do niej młodych panien. Ojciec, matka, dziecię, oto ideał rodziny. W trzech osobach jedność wcielona. Jak doścignąć ideału tego, jeżeli nie całkiem, to choć w części. Pytanie to zadał wiek nasz. Starajmy się znaleźć na nie odpowiedź. Gdzie jest małżeństwo? Gdzie go szukać mamy? Czy we wioskach wśród pierwotnej prostoty wiejskiej? Ależ włościanka to niewyraźna dusza we wcześnie zwiędłym śród pracy ciele. Bo na słońcu, na kurzu, pasie ona trzody, oczyszcza ona pole, hoduje ptastwo, zbiera siano, żnie, gotuje. Nie ma spoczynku chyba w niedzielę. Nie ma snu spokojnego. Jeżeli chce zwiększyć i dopełnić swą biedę, pojmuje męża. Inaczej dzieje się w stanie rzemieślniczym. Rzemieślnik żeni się z popędu serca i obchodzi się z żoną jak towarzyszką. Zarabia na chleb codzienny i nieco grosza odkłada na przyszłość. Żona urządza gospodarstwo i ozdabia mieszkanko z myślą przypodobania się mężowi. W niedzielę cała rodzina robi wycieczkę na wieś do sąsiedniego gaju, używa słonecznych promieni jak święta, i chłonie je w siebie, aby rozgrzać istnienie na przyszły tydzień pracy. Nie taki jest jeszcze dla ludzkości ideał rodziny. Człowiek, a to mówi człowiek, rozumie pod tym wyrazem i kobietę, bez umysłowego światła nie żyje w pełni i wyższego szczebla życia dościga wtedy dopiero, gdy ma czas wolny kształcenia myśli. Tylko więc klasa wykupiona od pracy obecnej pracą, już dokonaną, posiada istotnie przywilej nauki. Ale w uswobodnionej tej klasie nie ma jak w innych prototypu rodziny. Oto jak wychowują pannę, a raczej jak ją przygotowują do małżeństwa. Naprzód studiuje ona tajemnicę toalety, potem uczy się szyć, haftować zawiązać wstążkę, przypiąć szpilkę, włożyć kwiat we włosy. Ale nie dosyć jest mieć zdobiącą wszystko dłoń czarodziejską. Trzeba jeszcze posiąść sztukę uwydatnienia własnej piękności. Panna wtedy uczy się chodzić z wdziękiem, to jest płynąć chodząc, trzymać się prosto, ale bez sztywności, Umieć zawsze dopomóc naturze to ukazać, tamto ukryć. W porę się uśmiechnąć, w porę oczy spuścić, mieć wyraz twarzy skromny, a postawą swoją w każdej chwili mówić jestem piękną. Obok tego panna na wydaniu posiada kilka przyjemnych talentów. Umie tańczyć, z przyzwoitą bezwładnością wykonywa balanse kadryla, okazuje też pretensje muzykalne i tak długo męczy fortepian, aż wymęczy zeń coś na kształt sonatu. Jeżeli ma słodki głosik skowronkowy, różanymi usteczkami są czy drobne piosenki, ale gdy posiada głos silny, dochodzi do najtrudniejszych arii. Jeżeli nie ma głosu, rzuca się do rysunku, rysuje i szkicuje, szkicuje nawet pejzaże z natury. Co do właściwej nauki, rok albo dwa lata używała powietrza na pensji. Tam ułożyła na prędce mały tłumoczek wiadomości i nauczyła się pisać, Prawie ortograficznie, przypuszcza, że Ziemia obraca się około Słońca i jest w stanie twierdzić na pewno, że 2 A2 to 4 i niekiedy z pełną znajomością przedmiotu zdoła sprawdzić rachunek kucharki. A może nawet żądna chluby matka rzuciła ją w naukę angielskiego lub włoskiego języka, ale ten wielojęzykowy zbytek jest oznaką penanterii, śmiesznością, którą się zostawia hrabinom i guwernantką. Co do pojęć panna na wydaniu jest całkiem niezapisaną kartą. Świata, życia człowieka, siebie samej nie rozumie albo rozumie w ten sposób, w jaki pojęła katechizm. Gdyż katechizm uczyła się na pamięć i nic w nim nie posiadlało dla niej tyle wagi i powabu, jak przygotowanie do pierwszej komunii. Tego aktu odbywanego w białej Musi nowej sukni. Od czasu do czasu bawi się nieco czytaniem, ale historia ją utrudza. Moralistyka nudzi, romans tylko znajduje łaskę u jej umysłu. Trzymając w ręku narzeczoną z lamer muru, nie dba o deszcze jesienne i przecina kartki, aby co prędzej dojść do rozwiązania. I z takim to zasobem umysłowym i moralnym wprowadzają dziewczynę w nieznaną krainę małżeństwa. Ze wszystkich władz duszy ludzkiej rozwinięto w niej tylko zalotność i wyobraźnię. Zda się, że wychowujący ją pragnęli raz jeszcze sprawdzić orzeczenie, że kobieta jest co najwięcej piękną ułomnością natury. Ta młoda dziewczyna ma wyjść, wejdzie wkrótce na najpoważniejszą drogę rodzinnego życia, a jednak pod czaszką tej romantycznej czeczotki nie ma ani jednej myśli poważnej, ani jednej poważnej skłonności umysłu mnie tylko podobać się i marzyć. Cóż znajdzie u kresu swojego marzenia? Jakie przeznaczenie ją czeka? Eugen Pelleton Laméur. I któż bez uprzedzenia patrzący w tych słowach francuskiego pisarza nie ujrzy obrazu większej części młodych panien do naszej należących społeczności. Co każda z istot tych znajdzie u kresu swojego marzenia? Nieubłaganą rzeczywistość, której nie nauczono ją poznawać, z którą stanie ona do walki bez sił i umiejętności, która ją zwycięży i przygniecie fizycznie i moralnie. Jakie przeznaczenie ją czeka? Zostać nieszczęśliwą istotą, chorą na ciele i duszy, zwiedzioną, rozczarowaną, niezrozumianą przez świat i świata nierozumiejącą, albo lwicą, albo motylem. Albo co najwięcej kucharką lub ochmistrzynią, ale nigdy człowiekiem, nigdy żoną, matką i obywatelką w całym wielkim wyrazu w tych znaczeniu. Przeznaczeniem jej będzie wyrzekać, chorować, nudzić się, szukać pociechy i rozrywki w próżnych, a rujnujących moralnie i materialnie połyskach. Całym życiem swym sprawiać pozornie to mniemanie fałszywe. Że kobieta ani gruntownie myśleć, ani pożytecznie działać nie jest zdolną. Muzyka